Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes Chronicles z Wojownicy Pustkowej. Moi drodzy, jedziemy. Z góry przepraszam za wczoraj, znaczy przepraszam, ciężko mi przeprosić, jeszcze o tym będę mówił. Bo też wczoraj weszły dwa odcinki, trochę przez moje zagapienie. Ale dwa odcinki nie z Heroesów, tylko z Europy Universalis, ale myślę, że nikt na to nie powinien jakoś bardzo narzekać, bo w gruncie rzeczy na co. Dobra, w każdym razie, kontynuujemy. Misja to jest... Siódma już, ogniem mieczem. Straciwszy większość hordy w pułapce czarodziejów, Tarnu poszukuje sojuszników w dolinie, w której od pokoleń mieszkają potomkowie Jarga. Nie pozwól, by Tarnu wpadł w ręce wroga, wszyscy bohaterowie ograniczeni do 28 poziomu. Oj, tylko Tarnum już przechodzi po tej misji, to mi mówiliście, że na koniec będę grał już sam Tarnumem. I Steelhorn to będzie ostatnia misja, więc jedziemy. Lata zmagań, strata wszystkich, których kochał i niespodziewana zdrada przywiodły Tarnuma do tego mrocznego dna rozpaczy, gdy pozwolił, by zawładnęła nim wściekłość. Doszedł do wniosku, że jedynym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swemu ludowi jest zlikwidowanie każdego, kto posługuje się czarami. Co gorsza, uznał, że kto nie jest z nim, jest przeciw niemu. Kurde, ja się tak rozglądałem, bo to machanie flagi w słuchawkach brzmiało jak, to powiewanie flagi, brzmiało jakby coś drapało mi. I tak mówię, co ten głupi kot robi? Ale to nie był kot, to tylko ja trochę zgałganiłem, ale kontynuujemy. Obecnie królowie magowie przygotowują się do następnego ataku. Być może uda ci się odbudować armię, wyrobując potomków Jarga zamieszkujących podobno tę dolinę. To była zaprawdę wielka armia. Wysyłasz więc raców do okolicznych miast, aby werbowali nową hordę w miejsce tych, która poległa w Blankach. Gdzie jest garnizon? I dlaczego jest odcięty? To są sami chłopi naokoło mnie, przecież to jest żałość jakaś. Weź hajs, podrzuć wojo. Mam świadomość, że Shiva byłaby dużo lepszym bohaterem, ale zważywszy na to, że przechodzi tylko Tarnum, nie mamy o czym mówić. Grupa chłopstwa zagradza przejście, ale gdy cię rozpoznają, próbuj usunąć się na bok. Gdy prosisz, by dołączyli się do ciebie, potrząsają przecząco głowami. Czarownicy ukażą nas, jeśli ci pomożemy. Poza tym słyszeliśmy, że wkrótce zginiesz i co wtedy będzie z nami? Nie możesz uwierzyć własnym uszom. Krew z krwi Jarga sprzymierzają się z rzucającymi czary. Wyczuwając się, że jeśli czarnoksiężnicy rozkażą im walczyć po swojej stronie, ci ludzie dołączą do walki, dochodzi do wniosku, że lepiej od razu wyeliminować to zagrożenie. Chłopów będziemy bili, dobry Boże, Jarg. Przepraszam, nie Ark, tylko kurde, Tarnum. No w ogóle trochę klasy brakuje. Odnoszę takie wrażenie. Chłopów bije się w bardzo fajny sposób. To już bardzo dziarski. O, gobliny do mnie. Super, na tym mi zależało. A przede wszystkim zależy mi na tym. I w gruncie rzeczy też możesz mi dać armię. Początek będziemy czyścili Tarnumem z balistą. Więc gdybym miał drugą balistę, to... A, mogę mieć ją bez problemu, to Shiva staje się nagle bohaterem, który w zupełności może czyścić sam. Jeszcze zaczęliśmy w ogóle z kuźnią, więc w ogóle nie ma problemu. Shiva weźmie balistę i będzie drugim bohaterem, który będzie czyścił. Więc po prostu podzielmy jej tylko wojsko na pół, żeby też mogła prostsze bitwy czyścić. Shiva. Chorągiew golemów, tu są chłopi. Dobra, tym się zajmie Shiva. Drużyna troli, drużyna chorągiew wilczych jeźdźców. To wy. Jeszcze się przyłączyliście, super. Drużyna troli. No to wy jesteście do pojechania w dosyć prosty sposób. Rozpocznij bitwę. Wait. Ty nie będziesz miał na pewno dobrej okazji. Rozumiem, że nie podejdą. Jeden w dół. Defend. Tu wilk załatwi dół akurat. Wilku WDZ. Wyleczył się niestety. O, tylko 5 ran. Okej, myślałem, że troszeczkę więcej tego będzie. A tu jednak wyszło dobrze. Tym się zajmie Shiva wszystkim. Shiva, masz już teraz kopalnię, to tak. Chłopów pogonisz. Dobra, czekaj, po kolei. Garnizon zbierz to. Żebym się nie pomylił za bardzo. Dobra, Shiva teraz tych. Twoi ludzie wytropili w tym starym terenie grupę chłopów, którzy teraz znaleźli się w pułapce. Nie mają dokąd pójść. Gdy zaczynasz z nimi rozmawiać, dowiadujesz się, czemu uciekali. Próbują ci się uniknąć, gdyż nie chcą dążyć do swojej armii. Ale skąd masz wiedzieć, czy ich prawdziwym zamiarem nie jest dołączyć do czarowników? Nie możesz na to pozwolić. Jezu. Dobra, i tak to wygram na luzie, ale nie kupiłem tej balisty na Shivie, więc też muszę o tym pamiętać. Chłopi są generalnie banalnie prości do zabijania, więc no problemo. Wait. I teraz mu zadają 22 obrażeń. No, temu poszczęściło się, to prawda. Co nie zmienia faktu, że to i tak nie powinno być trudne. Oj, zepsułem. Nie zabiłeś chłopa. Jesteś po prostu żałosny, goblinie. Jak można nie zabić chłopa? To już się trzeba naprawdę postarać. Dobra. Git. Zbierz to i ty pamiętaj, żeby po tą balistę podjechać, kolego Ignacy. Dobra, Tarnum.
Hobgobliny noszą wesołe życie żołnierza, super. Pułk, pułk to już pogonimy może sami. Błagam, krzyczy jeden z wieśniaków, to wszystko co mamy, błagam, nie zabieraj naszego młyna. Nie chcę go zabierać, dołącz do nas, walcz z czarownikami, a nie będziesz, nie musiał się nikogo obawiać. Ale wieśniacy potrząsają głowami. Ich przedstawiciel mówił, nie wiesz co oni by nam zrobili. Nie możemy dołączyć do ciebie ani się poddać. Zaciskasz dłoń na rękojeści miecza. O co chodzi tym ludziom? Czy już tak długo są niewolnikami, że zapomnieli co znaczy wolność? Coś ten Tarnum mi tutaj zaczyna śmierdzieć powoli. Staje się trochę głupkiem się staje. Znaczy, mogłem zaczekać, bo ci chłopi są faktycznie wolni. Okej. Okay. Nie jest to, powiedzmy, skomplikowana bitwa najbardziej na świecie. Dajemy radę, więc... Zbierz to, w sumie możesz tu podejść. Grupę gryfów walczy. Intrygujące. Ty jesteś szybszy od niego zapewne, mam taką nadzieję przynajmniej, dlatego pojedziesz w niego pierwszy. 6. Nawet nie musisz jechać. Złajtujesz po prostu. A my jeszcze uprzednio go trochę zluzujemy. No i gryfek podleci. Dostanie teraz soczysty wpierdol. Dobra. Po tobie. Podbij tu. O, jest i oponent niebieski. Czy ty masz behemoty? Dobrze widziałem? Masz behemoty. Jak? Czy ten zamek ci pozwala mieć behemoty, czy je miałeś po prostu na starcie? Ty też masz behemota. Halo, tak się nie robi. Nie mów, że oni mają behemoty w zamku w rekrutacji. No to by świadczyło, że ta misja może być trudna. Hi, Shivo. Shiva mi tak będzie jechała na północ i tak. Co my tu mamy jeszcze po tej stronie? Niewiele. A ten teleport gdzie nas doprowadzi? Kto go tam wie w sumie? Dobra. Czyli te bitwy wszystkie możemy rozegrać. Drużyna roków i to może być problemem. Dobra, jeźdź na pewno tutaj na północ. Zbierzesz mi to. Dobra, mamy sobie tymczasem oczywiście klasycznie robimy rozbudowę. Z kamieniami widzę, że mogą być problemy. Pogońmy te golemy. Dobrze, super. Widzę, że moi oponenci też nie próżnują. Tu widzę jakiś teleport. Może to jest... tam faktycznie prowadzi ten teleport. Ten teleport prowadzi tutaj, faktycznie. Pod jego zamek. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Z jaskiń wychodzi grupa zmęczonych, rozwścieczonych górników. W rękach trzymał kilofy i oskardy niczym broń. Ich przywódca wystąpił naprzód. Nie pozwolimy, byś przyjął tą kopalnię. Prosimy odejść. Nie chcemy z tobą walczyć, ale czarownicy ukażą nas, jeśli do ciebie przystaniemy. Czy ktokolwiek w tej dolinie ma prawdziwą barbarzyńską krew? Krzyczysz ku niebiosom, a potem atakujesz. Dziwny taki, nie? Event. Generalnie dziwnie ta fabułka się zaczyna kręcić. Znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, że Tarnum powoli zaczyna świrować. Przez to, że utracił wtedy to wojsko, utracił tą jalę, że mu powoli zaczyna odpieprzać w tej jego głowie. I on powoli po prostu zaczyna zabijać niewinnych ludzi. I to jest trochę kiepskie. To bym sobie zostawił mimo wszystko. Chorągiew. Uciekają, dobrze. Chorągiew i Aszczuro Człowieków. A nie, na serio, to jest bitka do tego oponenta od razu. A ile was tu jest? To jest drużyna Skorpion, to jest Patrol. Patrol to było więcej niż drużyna, jeśli się nie mylę, czy patrol to było najmniej? Jeszcze ludzie uciekają. A to mnie przeteleportuje tutaj do tego drugiego biomu. Aha, tu byłeś. Shiva, ty musisz podejść tutaj. I tylko to potrzebuję, żebyś kupiła. Nic więcej? Masz już. Idziesz pół chłopów. Grupa barbarzyńskich zdrajców przybyła do magicznego ołtarza, aby się modlić o pomoc. Co za ironia. Ci ludzie odwrócili się plecami od swojego dziedzictwa i nic nie możesz zrobić, by im pomóc. Dołączą do czarnych księżników, jeśli tylko będą mieli możliwość. O, będzie ciekawie. No problemu. Mam coś specjalnie dla was na tą okazję. O, nie mogę trzem przywalić na was. Tak bym mógł. A to poczekajmy. Niech się ruszą. Może więcej ich ubijemy jednym strzałem. Teraz czary. Na pewno możesz ubić tego. O, widzę dobre miejsce na czar. No i po wszystkim. Dobra, na luzaczku. Nawet nie musimy używać bardzo czarów. No też nie ma co many tracić, nie? Skoro możemy ich po prostu pozabijać w taki sposób. A Shiva może tu zebrać czar, bo jest... może zbierać czar trzeciego poziomu, jako że ma mądrość. Tarnum nie może, niestety. Mówisz, masz, nie? Dobra, teraz musi być cetadela i zamek, szybko. Oczywiście hajsiwo, a możesz weź... A, hajsiwo, okej. Okay. Weź tego blaski. O, kamień, dobrze, kohorta, okej. Okay.
Przed tobą duża grupa popleczników królów magów. Najwyraźniej sądzę, że w dużej grupie są groźniejszym przeciwnikiem dla twojej armii. Nie będziemy dłużej uciekać, morderco, krzyczy ich przywódca. A powinniście, odpowiadasz, a potem atakujesz. Spoko. No problemo, jak na moje. Czy balista sobie powinna poradzić? Mam z 200 obrażeń zada. A może nie. A udało się. Brawo. Faktycznie, ale bicie chłopów jest dla mnie tak satysfakcjonujące. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że są słabi, nie? Chorągiew? Kurde, wszystkie gobliny się przyłączają, nie? To jest jakiś interesujący element. Strefa ochrony? Pułk? Powinnaś pocisnąć. Ile masz many jeszcze? Świat i ludzie. Niedługo po tym, jak twoja armia spali opuszczoną wioskę, odkrywa grupę uchodźców próbującą ukryć się w leśnych ostępach. Jak pozostali, zapewne próbują ukryć się przed tobą, a potem dołączyć ze swoich panów czarowników. Niezły pomówisz, niezła próba tato Gimpera. Mówisz, ale żaden zdrajca nie ucieknie przez królem Tarnumem. No, kolejny raz robię ten sam patent. Liczył, że mnie zaleją zapewne. Ale nie ze mną te numery, Brunner. Chyba będzie... Widzę soczysty strzał tutaj. No i teraz to już defendujemy. Tylko ich wystrzelajmy. Dobra, starczyło. Orki dla mnie? O, teraz to już to mordowanie chłopów będzie jeszcze przyjemniejsze i szybsze. Czy rozbijemy drużynę roków? O ile nie będzie Thunderbirdów, bez problemu. To jeszcze trzeba zrobić. Zapisałbym grę i bym to zrobił. Shiva ma dobre czary, więc tak w ogóle nie ma się nią co przejmować straszliwie o nią. Myślę, że możemy spróbować. Może być to trudne, ale zobaczymy. Ale nie sądzę, że będzie to niemożliwe. Ładnie się rozstawili. Zabijesz? Zabij tego. Teraz wlecę, ale nie powinni mnie zabić. Dokładnie. Jeden ork. Co ja zrobiłem? A, lodowy pocisk, tego nie chciałem, to chcę. Dobra, giciorek. W zupełności dajemy sobie radę ze wszystkimi przeciwnościami losu. Szczerze mówiąc... A, nie, to jest górnizm. To nie. Zacząłem mówić, że szczerze mówiąc dałbym sobie radę, ale nie, górnizonem nie. No, się oponenci czyszczą, dziarsko. No, mamy tego behemota, więc nie mogę sporo czyścić. Nasz link do rezystansa, widzę, że tam mają drużyna przerazy, myślę, że na luzie. Tobie tylko trzeba jakimś czarem przywalić na klatkę, na wejście. No, to masz 110 hapsów, czyli 250 powinno cię w zupełności wyautować. Otóż to. No, dobra, jak jesteś uparty, to spoko. Możemy się tak bawić. Myślę, że na luzaku. Dobra, po wszystkim. Podejdź tu, kto tu stoi? Górnizon. Wyjmij się tu. I teraz tak, Tarnum. Tak. Tak, tak i tak. Mamy dolinę. Półkłopów. Duża grupa wolno posuwa się po gnizdnym terenie. Kolejna banda tych herlawych wieśniaków, mój królu, mówi jeden z kapitanów. Nie są chyba warci naszego wysiłku. To ja oceniam sytuację. Zabić wszystkich, odpowiadasz. Zwyrodnialcu, tak się nie robi. Tarnu, co z tobą, chłopie? Gdzie masz zasady jakiekolwiek? Gdzie masz honor? Gdzie twój honor, chłopie? Jesteś przerażający. Zabija wszystko i wszystkich. Ta balista, kurde, no... Mówię, no nauczyłem się na przestrzeni wielu tych kampanii, jak grałem w Heroesy, tylu przydatnych umiejętności. W normalnej grze zapewne nigdy bym nie wziął. No w ogóle nie będę tutaj polemizował. Zapiszmy tę grę, może tą drużynę jakoś pociśniemy w miarę łatwo. Nie będzie ustawiona w 30 grup, ale będzie. No i to robi problem, bo ja nie mogę ich ustrzelić tutaj trzech. Właśnie. Ta bitwa będzie przerażająca. O, mogę w dwóch naraz wyautować. Kula ognia. O, 65. Za mało. 65 ich nie zabija. Mało 70. A, to też ich nie zabija. Nie, dobra, to wczytamy sobie. Ale tej bitwy nie będziemy robili. Przynajmniej bez jakiekolwiek jeszcze ostrzału, bo... ty chyba. O nie, nie ty. Bez jakiegokolwiek ostrzału to może być problemem.
faktycznie, bo oni nas po prostu najzwyczajniej w świecie rozetrą na tym polu, w pył, można powiedzieć. Patrzcie, piąty dzień, a my już jesteśmy tak daleko, jeżeli chodzi o czyszczenie, że aż jestem dumny. I to drugi element z Vial of Life, bo tutaj jest wielka żywej krwi, to jest pierścionek. Jeżeli zbierzemy jeszcze jeden z tych pierścionków, to będzie dobrze. Chorągiew reptilionów, dobra. Niech będzie zamek. To co, orki i roki, nie? Orki i ogry chyba. I myślę, że mamy to wtedy w kieszeni. Mają strasznie fajną ekonomię tutaj moi oponenci. Dużo fajniejszą niż ja mogą mieć. Pułk. Zwierzęcy doszło, że pobliskich zarośla dostrzeżono obozowe ogniska. Być może to armia przygotowuje setkę albo ci postępni tchórze, którzy nie chcą dołączyć do twojej armii. Tak czy inaczej, warto ich zaskoczyć. Wskakując na konia, szczycz do ataku. Nie no, serio, to zaczyna się robić trochę przejebane, że wyżynamy po prostu jednego chłopa po drugim i cały myk misji na tym polega po prostu. No tak nie podejdziesz. Nawet z moralami. Nawet z morale. Tak się powinno chyba odmieniać. Dobra. Giciorek. A ja nie mam pathfindingu, okej, dlatego mi to tyle zajmuje. Co ty, przyjaciółko, stań tutaj. Wieża orków. Weź orka. Weź behemota. Połącz te goblasy. Weź mi roka. Bo ty roki masz mocniejsze troszeczkę niż reszta. Ustaw się jakoś tak. No chodź, pociśniemy tego cyklopa. Ty zbieraj co możesz. Dobra, koniec tury. No i mają naprawdę bułkę z masłem tutaj u siebie, jeżeli chodzi. Duża grupa chłopów wychodzi z pobliskiego miasta, niosąc w lepecach swój skąpy dobytek. Co za błąd, powinni byli zostać w obrębie murów, rzucasz się do ataku. Ty zwyrodnialcu! Tarnum! Ogarnij się, chłopie! Tak się nie robi. Tak się nie robi. Co, to też są chłopi? Pierdolę. Przesrana jest ta misja jakoś tak. Tarnum jest chorym zwyrodnialcem. Ile wy macie życia? Okej, gdzieś setka obrażeń by się przydała. Ja biję z tego. 130, no nie zabiję was. No to Ice Bolt na twarz. Bo nie chcę mieć żadnych strat wynikających ze strzału. O, pięknie, wyjść przed mury. A, dałem defend na orku. No to rozsądnie z mojej strony. No chodź, chodź. Dobra, defend. Dobra, autujmy ich szybciej, żebyśmy się nie zakopali tutaj w tej misji. Zamieć tego. Mam tego. Dobra, jedziemy tu. Jedziemy ci wpierdolić. No przez mury go nie zabijesz, brawo. 5 uszkodzeń. Pierwszy raz widzieliśmy animację ataku chłopa. O, pięknie. Oczywiście sanktuarium będzie musiało tutaj powstać i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od twojego targu. Dobra. Śmigaj. Grupa ślizgów smoczych. No to może być już mniej miłe, ale reptilian byśmy chętnie pogonili. Aha, czyli to jest taki biomik po prostu bezpieczny. Sobie tą bitwę zapiszemy. Może być trudna. Znaczy nie jakoś strasznie, ale zawsze. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Oczywiście ustrzelić mi na początek jednego dżentelmena. Mógłbym hipnotyzować w sumie, gdybym się uparł. 135 to nie zabijesz. Dwóch, bo oni mają 170 hapsów. Kiepa trochę. A to jak to działa? To zależy od mana. Nie zadziała na nich. Mam za mało chyba mocy, żeby ich kontrolować. 65. 110. Dobra. Gobliny mi ostrzelają. Spoko, w sumie to nie problem jakiś straszny. Do przodu. Do not stop until you reach the shingle. Dobra, dobicie go dziada. Jeden cyklop w dół. Tu. Po goblinie. Niech to pies, co ja zrobię? Balista ci dobije. 12 goblasów, ale mamy wyczyszczony cały nasz biom. Saluteńki. Staniesz tutaj, jutro się przydasz. No już mamy w zasadzie dwa zamki dla naszej sprawy. Ogry? No, jest dobrze. Jestem zadowolony. Brakuje mi tylko teraz hajsiwa, więc będziemy mieli trochę nudniejszy fragment scenariusza. Starożytny behemot. Nie mów, że wy możecie je kurde rekrutować.
się zdenerwuje bardzo. Grupa bazyluszków. Chętnie. No tutaj jeszcze są behemoty. Patrol. Słoneczny, hehe. Dobra. I młynek tutaj jeszcze jest do obskoczenia. Ty przyjacielu. Ojej, to zebrałem już. Dobra. Zbierz chociaż to. Grzej tutaj. Tutaj bym poprosił to. Dobra. Tutaj. Oto. Zawsze przydatna rzecz w gruncie rzeczy. Skończmy turę. Może raszujemy go? W sumie Tarlu może na miękko zraszować. Dzisiaj on wysłał rozkaz wszystkim kapitanom następujący rozkaz. Palić wszystko. Nie chcę, by zostało po nas coś więcej niż spała na ziemię. Żadnych domostw, wozów ani plonów. Ci doświadczeni wojownicy wzdrygnęli się i wyglądali na niezadowolonych, ale twoje stalowe spojrzenie dało im do zrozumienia, że nie będzie żadnych dyskusji. No Tarnum powoli zmierza ku swojemu upadkowi, odnoszę takie wrażenie. Bo to, co zaczyna ten chłop wyczyniać, to już troszeczkę jest przeginka. Zdecydowanie. Nawet nie troszeczkę, a zdecydowanie. Wiesz co? Ty to już tutaj jesteś potrzebny jak psu piąta noga. Czyli nie bardzo. Kuźnia. A tutaj oczywiście u siebie trzeba klasyki porobić, czyli gildie magów i inne tego typu przyjemności. Pod ratusz oczywiście. I docelowo pod kapitol. No słuchaj, ty tu jesteś już niepotrzebny, więc możesz sobie tu po prostu siedzieć, bo górnizon i tak już mi się do niczego nie przydasz. W tej mapie. Dałeś mi balistę i to było w sumie najważniejsza rzecz. Wszędzie płoną wioski, ale twoi zwiadowcy donoszą, że duża liczba uchodźców przemieszcza się w terenie. Uchodźców, czy też wojsk czekających na okazję do ataku? Ty pierdzielony głupku! Przecież widzisz, że ci ludzie spieprzają, bo ich wyżynasz. Jak grubym trzeba być, żeby tego nie widzieć? Będzie zaczekamy tutaj Tarnumem w okolicy. Tak, górnicy to na razie wyjedziesz mi stąd, staniesz tutaj. Tak, Tarnum wjedzie tutaj, zostawiając sobie tylko te wojska. Dwa dni teraz zaczekamy, bo będziemy musieli zbudować wilcze doły i sanktuarium. Więc on i tak zaczeka. Tutaj robimy oczywiście setup pod ratusz i pod kapitol. Shiva, wracasz. Zostajesz oczywiście z rokiem, plus jeden do statów. Bardzo się cieszę. No parę, który musimy teraz oddać i popatrzeć, jak nasi oponenci się ruszają. I to jest groźne. Jest pierścionek życia. Kradnie wszystko. Wiecie co? No, chciałbym poczekać, ale obawiam się, że to może być ryzykowne, więc może nie ryzykujmy. A wyjedźmy. Ten pierścionek ja bardzo chciałem mieć. Macie Gretchina z czarami nawet. Odsuń się, żeby ten jeden tile był mniej. Aha, i tak byś tak pojechał, dobra. Śmigaj tu. Shiva. Ratusz. Dobra, zaczekamy. Zobaczymy, co się stanie. Siedzisz tu na tyłku. Skończmy turę. Wycofali się. To jest Daremyf. Ktoś mnie uprzedził. Kapitol. Weź behemoty, weź roki. Skończ turę. 6 kafli dostaniemy. Wcześniej wysłałeś niewielką grupę, by zniszczyła pobliską wioskę, ale żołnierze nigdy nie wrócili. Obawiając się najgorszego, podążasz śladem. Wioska jest nietknięta, brak też śladu walki. Czy to możliwe, żeby wszyscy zniknęli? Może kurwa dezerterują, ty pierdolony głupku. Z gruby i głupi, no. Korzystamy z okazji. Orki mi się przydadzą ulepszone. No nie bardzo. Dobra, zostawmy ten hajs. A ten Tarnum jest gruby i głupi, no. Po prostu ego jak 10 Rosji. No tam mieliśmy setup pod zbudowanie tego. Pod zbudowanie... oczywiście artefaktu. Co nas was? Coś takiego? No, coś takiego. Balisto obydwoje macie, dobra. Zapiszemy Great Patrol słoneczny, pogonimy. Zobaczymy, jak trudne to będzie, a wygląda na to, że nie będzie. Ergo, możemy ich rozjechać na szmaty. Dobrze, mamy save'a mimo wszystko. 120 many, 310 uszkodzeń, sztuka ma 300 hapsów. Myślę, że dobrym pomysłem jest wycięcie jednego z nich. Tu? Podwójne? Quad damage. Dobra. No, jeden jest prawie niegrający. Niestety oni są ode mnie dużo szybsi. Jeszcze są na swoim terenie, więc niestety dwa strzały dostanę na goblina. 9 goblinów, to niedużo. Teraz też goblina? Dobra. Wait. Ostrzał. Defend. Ostrzał.
I tyle. 16 goblinów to była niewielka cena. Taktyka, jesteś szybszy czy nie? Zaraz zobaczymy. 7 do... O, 9. Super. Po tobie. Nie masz tego artefaktu, który chciałem mieć. Behemoty 3. Mamy fajną tu bliznę tutaj. Chodź. 90, dobra, po behemocie numer 1. Po behemocie numer 2. Podlecisz i rok cię dobije. 42 w zupełności. Jest kolosalna różnica między behemotem a ulepszonym. Po prostu 160 zamiast 300 hapsów to jest naprawdę wynik wyjątkowo ważny. Słuchajcie, może się uda tą mapę po prostu skończyć szybko. Co wy na to? Chorągiew patrol. Patrol to było 4. Ty też 4. Silni jesteście. Skończmy turę. Walczysz ze mną. 4 behemoty. Trochę magów. Balista. 10 ataku. Czy masz jakiś artefakt? Ja się nie przestawiam. Dałbym tylko blinda. Ile mam mocy? 12. Ty 1. I nie będziesz mógł się dużo poczarować. Dobra? Ty nie grasz? O, ochrona przed ogniem. Świetnie wykorzystałeś swoją manę. Mam nadzieję, że jesteś z tego dumny. Jeden ork. No, nie boli. Tu macie trochę orków. To zaboli. Ilu was jest? 5, tak? Balista. Dobra. Nie wiem, gdzie on widzi swoje szanse na zwycięstwo, ale no ja tych szans nie widzę jakoś. Z moimi statystykami to w ogóle nie widzę podejścia. Moje behemoty mają 30-21, moje behemoty mają 44-35. Raczej jestem trochę lepszy. Tak, ale tylko troszkę. Dobra, pozbądźmy się tego maga zawszonego stąd. A, masz ten naszyjnik rezystansu. Okej, spoko. Niech będzie. Wejtujmy zatem. Dobra, ty już nie grasz? No, zrzuć sobie tam. Pozbądź się tego. Gagatka. Zróbmy jakiś setup. Miły. Kim uderzymy? Behemotem bym chciał uderzyć. Chyba behemotem. Największe obrażenie możesz zadać. Daj blessa do niego. Defend, defend. Bo wy nie będziecie nic robili i tak. Masz balistę. Dobra. Dobra. 310 na głupi ryj. Tutaj 2. Zwiewasz. O, oczywiście. Mamy jeden zamek. Super. Ale zróbmy tak, słuchajcie. Taki jestem kozak. Skończmy turę. Hochlik plus. Coś interesującego? Nie wiem. No. Na przykład. Dlaczego by nie? Lookout Tower. Do statystyk żadnych boostów nie widzę. A fabuła zaczyna być co najmniej irytująca. I ona. Przed pobliską wioską stoi grupa wieśniaków z widłami. Przywódca występuje przed pobliską. Prosimy, zostaw nas w spokoju. Nie mam bogactwa, ale z chęcią damy ci wszystko, co jeszcze nam zostało. Pozwól nam żyć. Śmiejesz się z bezczelności tego człowieka. Weźmiemy, co zechcemy, łącznie z waszymi bezwartościowymi żywotami, wielbiciele czarowników. Dobra, dzisiaj będzie długi odcinek, ale przynajmniej skończymy sobie mapkę, nie? Nie będę już przerywał tego w żaden sposób. Po prostu sobie dokończymy to na spokojnie. Nawet możesz rzucać. No brawo, prawie ci się udało zabić chłopów. Gratuluję. Wylecę tutaj za żołnierzami, żeby to powybijać szybciej. No, wybij jednego z nich. To jest wybij drugiego. O, i trzeciego może ci się uda wybić. O, tu zapraszam. Śmigaj do przodu. Śmigaj tu. Jazdą i rokiem to zrobimy, więc luz. O, w ogóle prościej. Od góry. Tu. Tu. Dobra, to już po wszystkim. Raz, dwa. O. To było wszystko, co zabraliśmy chłopom. Mam nadzieję, że czujesz się dumny, panie Tarnu. Z tego, co właśnie zrobiłeś. Zabrałeś chłopom tym wszystko po prostu. Gratuluję. Jesteś mistrzem po prostu. Mogę niby pozbierać te boosty do statystyk jeszcze. Tak wiem, no to było jeszcze zebrania, ale... Patrząc na poziom trudności tych kampanii, wybaczcie. Ale nie czuję, jakby to była rzecz, która ma jakkolwiek zaważyć na moim zwycięstwie, bądź ewentualnej przegranej. Więc pozwolę sobie to zlekceważyć. A znowu jest ten Gretchen. Kogo by ci zabić? Ciebie. Na przykład. No, przeżył. Chodź pod mury. Na szybciocha. Nie wiem, kogo strzelę w ciebie.
Nagrodę po prostu Ser Gaugana otrzymuje Gretchen. Odbierasz ją po prostu od kolegi Ignacego, który niepodzielnie nosił tą nagrodę od dłuższego czasu. Ale Gretchen otrzymuje naprawdę nagrodę i myślę, że kapituła jury w postaci was... Tak, fajnie, mogę złożyć. Myślę, że może to wszystko odpowiedzieć. Dobra, po wszystkim... No to co, Tarnum 4. A my widzimy się już jutro w ostatniej misji, więc ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to był Heroes Chronicles. O, napiszcie w komentarzach, jaka jest w ogóle misja po Steelhorn, to znaczy jakim bohaterem gramy, jaką następną kampanię gramy po Steelhorn, byłoby fajnie. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, pa pa!